Cześć, witamy Was na kolejnym spotkaniu. Mam na imię Ewa, to jest moja mała pomocnica. Aniela. I dzisiaj pobawimy się kolorami, potrenujemy spostrzegawczość z wykorzystaniem kolorowych kubeczków, z wykorzystaniem pisaków, kartki i kolorowych klocków. To co, zaczynamy? Tak. Pierwsze zadanie. Narysowałam na kartce kółka pisakami w odpowiednich kolorach wybranych przeze mnie. Poproszę Cię, Aniela, żebyś tu ustawiła tak samo kubki w wybranych kolorach, aby rysunek był taki sam jak Twoje ustawienie. Kubeczkowe zależyki mogą być oczywiście dłuższe. Udało się. A teraz zamknij oczy i ja zmienię ustawienie dwóch kubeczków. Oczywiście można zmienić ustawienie wszystkich kubeczków. A Ty spróbujesz sprawdzić, których. Super. I tak możemy bawić się w nieskończoność. Możemy wydłużać ten układ kubeczków. Możemy go powtarzać, tworząc pewien kod. A teraz, moja droga, drugie zadanie. Ja będę wybierała kolory kubeczków, a Ty wyszukasz klocków w odpowiednich kolorach i ułożymy, zbudujemy taką kolorową wieżę. To dobrze. Mój pierwszy klocek, mój pierwszy kubek, a Twój pierwszy klocek będzie zielony. Poszukaj zielonego. Ok. Ja na to stawiam żółty. Dalej pomarańczowy. I na końcu niebieski. Może być taki. Uwaga. Wieża może być coraz wyższa. Możecie układać wieżę z klocków i z kubeczków. Możecie układać wieżę tylko z kubeczków i potem zamieniać kolory. Czyli wymień wszystkie zielone na czerwone, wymień wszystkie niebieskie na zielone. Też jest taka opcja, zwłaszcza dla grupy starszej. No to teraz, moja droga, daję Ci zestaw kolorowych kubeczków. Ja będę opowiadać pewną historię. Słuchaj uważnie, jakie wymieniam kolory i kubeczki w odpowiednich kolorach układaj jeden koło drugiego. Dobrze? Dobrze. Było piękne lato, jechaliśmy na wakacje, jechaliśmy na wycieczkę na niebieskim niebie. Okej. Świeciło żółte słonko. Przejeżdżaliśmy koło zielonej łąki, na której rosły różowe kwiatki. Na nich siedziała pomarańczowa pszczoła. Zgadza się? Historia może być dłuższa, historia może opiewać na więcej kolorów. Zamiast kubeczków możecie używać również klocków, patyczków czy kolorowych kredek i układać je w ten sposób. Spróbuj teraz, Aniela, ułożyć wieżę z kubeczków w tych wybranych kolorach. Raz tak, raz tak, raz tak i raz tak. Na przemian, ok? Moja się przewróciła. Tak. A Ty jaki jest drugi kolor? Tutaj precyzja, absolutnie udało się. Zobaczcie, że dzieci w różnym wieku dadzą sobie radę z wybudowaniem właśnie takiej wieży. Wzory różnego rodzaju na pewno znajdziecie na stronie internetowej. To co? Ostatnie zadanie, chyba najfajniejsze. Postarajmy się ułożyć jak najwyższą wieżę na naszym stole. Ta się przewraca i układamy, Aniela. To jest zabawa dla dzieci młodszych. Układamy dowolne kolory.
Jeżeli już chcecie się pobawić w jakiś zakodowany szyfr, to możemy układać każdy rząd w innym kolorze i też będzie super. Ja układam po mojej stronie, a ty już jedziesz drugie piętro, dobra? Weź sobie tak. Im więcej kubeczków, tym lepiej, ale pamiętajcie o tym, że kubeczki są plastikowe i bardzo często ta nasza wieża może się po prostu zawalić. Ale my będziemy dzielne. Będziemy walczyć. Tutaj cierpliwość i precyzja. O, widzicie, co się może zadziać. Kubeczek na wpadnie. Mnie idzie to trochę szybciej. Aniela walczy bardzo dobrze. Nic nam się nie może pomylić. Bardzo fajnie jest, jeżeli bawicie się kolorami i ta wieża jest wybrany przez Was kolor. Ten jest zepsuty, odłożymy go. I najfajniejsza część tej zabawy, oprócz samego układania, będzie polegała na zdmuchnięciu tej wieży. Wstań, musisz troszeczkę wstać, Aniela, żeby już nas pomału nie widać. Ale tak właśnie miało być. Nasza wieża jest wysoka. O! Właśnie, to jest to, co mówiłam. Czasami może się zadziać właśnie taki oto wypadek. Ale to nic. Szybciutko naprawiamy. Aniela, to co? Spróbujemy zdmuchnąć wieżę? Zanim to zrobimy, chyba się pożegnamy. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Pewnie spotkamy się niebawem. I teraz bardzo dobre ćwiczenie dla małych płuc. To nic, mamy tą część. Spróbujemy zdmuchnąć resztę. Do zobaczenia!